Okay, I'm Dr. Naina Patel and I'm practicing in vitro fertilization in Anand in Gujarat, India. And of late I have started practicing surrogacy, and these are few of my surrogates who work with me. All of my surrogates are very humble, simple, nice females. She, it's a girl. Zapraszam Państwa na debatę, którą właśnie teraz zaczniemy. Mam trochę zastrzeżeń do tego filmu. Problem jest pokazany tendencyjnie, co oczywiście też jest związane z konwencją filmu i z tego, i z tym, że w takim filmie nie da się pokazać w całej wielowątkowości tego problemu. W ogóle nie było głosu osób, no właśnie, najbardziej zainteresowanych, czyli samych matek surogatek i samych par, które chcą mieć dzieci. Więc to jest ten problem w tym filmie. On pokazywał tylko jedną stronę. No jest prowokacyjny, to jest na pewno film, który chce sprowokować, jest pełen sprzeczności, jest również, myślę, że są to jednak sprzeczności zamierzone. Told you. We're gonna get you a gun, huh? Yeah? Are you gonna shoot with daddy? For the dirty? Yeah. Ten film pokazał ten problem z tak wielu perspektyw, tak wiele wątków zostało poruszonych, że ja właściwie nie wiem, na którym się skupić, tak? Bo mamy, to tutaj pani powiedziała, ten wątek ekonomiczny, że te osoby, które mają pieniądze, mają też władzę, tak? Decydują o tych swoich preferencjach, prawda? Mamy tam taki casting na tę dawczynię komórki jajowej, prawda? Mamy tutaj wątek też taki, który uważany jest za... No, przełamujące pewne społeczne tabu, tak? Wołujące coś, co się nazywa w socjologii taką panikę moralną, kiedy słyszymy, tutaj pokazane były przypadki par gejowskich, tak? Które się starają o to dziecko. Była też historia, tak zasygnalizowana, wątek matki starszej, tak? 57-letniej kobiety, to też jest, która tam miała wcześniej historię z leczeniem bezpłodności, z poronieniami. Więc ja myślę, że to jest tak dużo wątków, na których moglibyśmy się skupić, że ja właściwie nie wiem, na których się skupić, bo wszystkie są, uważam, warte pogłębienia. Techniki pozaustrojowe, techniki zapłodnienia nie wybierają naturalnych technik zapłodnienia, tak? No to nie jest tak, że coś się skończy, a my przejdziemy, bo to jest fajniejsze. Nie, bo to pewno nie jest fajniejsze. Podejrzewam, że z żadnej strony nie jest fajniejsze sobie wynająć surogatkę. Myślę, że znacznie fajniejsze jest samemu to wszystko przeżyć, tak? I myślę, że większość tych kobiet, które się na to decydują, wolałyby same to przeżyć, ale z jakichś powodów nie mogą. Kwestia, która tutaj nie staje, ale ona stanie przed ludzkością. Gdzie są te granice? Gdzie postawimy te granice?